Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, Paweł, za to antre. Troszeczkę jest w tym prawdy, bo tak na dobrą sprawę wiele osób do tej pory, tak powiem, kojarzy wojsko źle. Na takim pierwszym slajdzie u Pawła na prezentacji miałem taką betoniarkę z tyłu, żeby pokazać, że ja tu jestem ten od kruszenia tego betonu. Ale to było 10 lat temu, Paweł. I tak naprawdę wiele wody w Wiśle upłynęło. I tak nawet szefa się pytam, czy mam iść w mundurze, czy mogę po cywilnemu, to on mówi, no nie rób mi już trepozy z tego, tak? Już idź po cywilnemu, tak? Także jeśli mnie szef słucha, to dziękuję mu bardzo. Bo tak jest. Wojsko ewoluuje, wojsko się zmienia i tak na dobrą sprawę nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły i opowiadać wam, co się tak de facto zmieniło. Problem jest taki, że sam też jestem pilotem i latam i też wielokrotnie gdzieś tam słyszę na FIS-ie, że takie bardzo frazeologiczne zdanie, czy Tomaszów jest aktywny, tak? To jest takie bardzo popularne, tak? I tak się zastanawiam, nawet jeśli jest aktywny, no to co? No to idziemy, że tak powiem, ideą tutaj pani psycholog, która mówiła, że trzeba bić nalot, czyli omijamy wszystko, co się da, żeby ten nalot był jak najdłużej. Czy może idziemy raczej tak bardziej w Mikołaja domenę, na zasadzie polećmy przez ten CTR, bo będzie krócej i tak na dobrą sprawę te koszty, które później podzielimy na te trzy osoby, będą dużo mniejsze, tak? Więc coś zaoszczędzimy. A prawda jest taka, że niewiele osób sobie zdaje sprawę, jak to wygląda i jak te przestrzenie tak naprawdę od 2018 roku wyglądają. Tak jak wspominałem, nie chcę opowiadać tu całej drogi, jak do tego doszliśmy, ale to, co chyba na samym początku trzeba stwierdzić, czy też podkreślić, że Wojskowa Służba Ruchu Lotniczego ma status quo z cywilną kontrolą ruchu lotniczego. Innymi słowy, w 2017 roku uzyskaliśmy od prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwolenie na zapewnianie służb żeglugi powietrznej, co w praktyce oznacza, że po 10 latach walki prezes urzędu uznał, że jesteśmy godni, że nie jesteśmy już nie mieszamy się z jeżami w betoniarce i w miarę jest okej, tak? To był naprawdę duży wysiłek, tak na dobrą sprawę nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, mówiąc, jak wygląda szkolenie teraz kontrolerów, które tak naprawdę dobrą sprawę niewiele odbiega od szkolenia cywilnych kontrolerów, chociażby też znalazło odzwierciedlenie w naszym prawodawstwie, ta nostryfikacja uprawnień wojskowych na cywilne jest dużo prostsza, bo się okazuje, że ten nasz system szkolenia, który my przyjęliśmy i który tak naprawdę pokrywa się z NATO, bo każdy mówi, że wojsko chce zawsze coś innego. To nie jest prawda. Wszystkie wojskowe dokumenty, które mówią o licencjonowaniu, o certyfikowaniu lotnisk, o wykonywaniu operacji, mówią as much as applicable to the standards. Zawsze. I ja jakby, no, mając też ten background cywilny, tak, no niejako zawsze parłem w tą stronę, abyśmy szli w gotowe już rozwiązania, ewentualnie dodawali tą taką nutkę wojskowości, no bo ta nutka wojskowości zawsze musi być. Tak? Wojsko zawsze będzie inaczej latać. Wojsko nie będzie w stanie lecieć mniej niż 250 węzłów, bo ten samolot spadnie, tak? I to jest oczywista sprawa, tak? Że to wojsko zawsze będzie odmienne. Że wojsko będzie latało w warunkach VMC, które dla pilota cywilnego jako lot VFR, no powie, no debile, chcą się zabić. No ale teraz pytanie, czy chcielibyśmy być ratowani przez pilota na morzu, pilota Sarowskiego, który całe życie się szkolił w warunkach 500x5, a leci do nas, gdy pułap chmur wynosi 50 metrów? No nie. Od tego jest właśnie wojsko i od tego i właśnie ten typ operacji, czy też charakter operacji, które wojsko realizuje, czyni nas troszeczkę odmiennym i znajduje to również odzwierciedlenie w przypadku wykorzystania czy to przestrzeni powietrznej, czy też wykorzystania ewentualnie naszych lotnisk wojskowych i o tym dzisiaj chciałbym powiedzieć. Mamy w tej chwili 16 lotnisk wojskowych, jak tutaj Państwo widzicie na slajdzie. Każde z nich ma swoją przestrzeń i ta przestrzeń od 2017 roku była sukcesywnie zmieniana z MATZ-ów w elementy przestrzeni kontrolowanej MCTR i MTMA. I teraz, czym był ten MATZ? Bo to od tego trzeba wyjść, tak? Na dobrą sprawę, jakby ktoś się zapytał, czym był MATZ, to bym powiedział, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czym był, pojawił się w prawie lotniczym, znaczy w rozporządzeniu w 2002 roku i tak funkcjonował przez te parę lat. I tak na dobrą sprawę, gdy ja gdzieś tam doszedłem w swojej instytucji do jakiegoś tam, nazwijmy to, stołka, czy też dzięki swoim przełożonym mój głos był gdzieś tam słyszany, udało mi się powoli te MATZ-y, może nie to, że przekształcać, ale implikować jakieś zasady w tych MATZ-ach. Czyli zaczęliśmy wpisać, że w MATZ-cie może trzeba latać tak, przy takich warunkach i tak dalej, i tak dalej. Ale tak na dobrą sprawę gdzieś zawsze w tyle głowy miałem, że przecież to musi być przestrzeń kontrolowana. I w 2017 roku prezes urzędu wydał nam to zezwolenie i to było podstawą do tego, żeby wokół wszystkich lotnisk wojskowych zrobić MCTR i MTMA. Tak? Też jest trochę taki wytwór, Radom jest teraz świetnym tego przykładem i tego, jak ULC to zinterpretował, tą definicję MCTR-u. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły. Niemniej jednak
Myślę, że przewoźnicy też to potwierdzają, czy CTR, czy MCTR, ta przestrzeń jest tożsama, jest traktowana jako przestrzeń kontrolowana. Innymi słowy, pracuje w nich kontrola ruchu lotniczego, czyli my pracują tam tak naprawdę prawdziwi kontrolerzy ruchu lotniczego. Stworzyliśmy te MCTR, MTMA, nadaliśmy klasę D, bo jakby od samego początku uważaliśmy, że klasa D to jest ta klasa taka friendly for pilot i friendly for ATC, bo taka jest prawda. Ja pamiętam jeszcze, jak ta inercja zmian w lotnictwie występuje. Nie? W 2004 roku byłem na jakiejś tam konferencji, młody szczylek, tam stałem i mówię, że szanowni państwo, na zachodzie już te klasy z przestrzeni zmieniają, może byśmy przeszli z tej klasy C na D. I nagle tam stał taki pan, nazwałbym go profesor i powiedział, nie wiem kim pan jest, nie wiem pan, jaką instytucję pan tu reprezentujesz, ale gratuluję panu, że pan świadomie chce ludzi pozabijać, tak? Pomyślałem, wow, nie? A wtedy już w Niemczech była klasa E, nie? Czyli w ogóle tam Wizery między szybowcami latały, tak? Ta inercja zmian w lotnictwie jest jaka jest i niestety wojska też dotknęła, stąd ten proces przekształcania przestrzeni troszeczkę nam zajął, bo został rozłożony na 3 lata, ale udało się. I w tej chwili każde lotnisko ma MCTR i MTMA. Mamy klasę D, obowiązują w niej przepisy jak dla klasy D. Myślę, że tu nie będę wchodził w szczegóły i tłumaczył, tak? Jakie rodzaje separacji, czy jakie rodzaje służby my tam zapewniamy. Niemniej jednak taka najważniejsza rzecz jest taka, że to, co może teraz potwierdzę to, co Paweł powiedział, że my z racji, że jesteśmy wojskowi, tak troszeczkę jesteśmy wykluczeni w pewnym zakresie z ustawy prawo lotnicze, możemy to tak powiem głębiej zaciągnąć z zachodu, tak? I zaciągnąć wojskowe rozwiązania, czy też cywilne rozwiązania z zachodu Europy i implementować je w naszych MCTR-ach. I również w przypadku tej klasy D zrobiliśmy, o czym za chwileczkę państwu powiem. No i teraz jak latać? No pierwsza rzecz, no to lądowanie na lotnisku wojskowym. No pewnie nie jednemu się śniło, każdy chciałby polecieć do Darłowa, tak? Podzielić te koszty, najpierw do Mikołaja zadzwonić się, pytać jak dzielić, żeby tu zaraz nas nie posadzili w tym Darłowie, polecieć do Darłowa, tam jest dosłownie, nie wiem, 100 metrów przez las jest plaża, tak? No byłoby bajka, tak? No niestety, no nie jest to takie proste i mimo, ja uwierzcie, szanowni państwo, też kiedyś tak myślałem, dlaczego my tych lotnisk wojskowych tak troszeczkę bardziej nie udostępniamy, ale już teraz pomijam fakt tego, co się dzieje na wschodzie Polski, ale zdałem sobie sprawę, ktoś mi zadał takie pytanie, czy jeżeli byśmy polecieli do tego Darłowa, a tam akurat stacjonuje jednostka marynarki wojennej, jednostka lotnicza marynarki wojennej, która ma na wyposażeniu śmigłowce, które latają w akcjach ratowniczych, tak? I hipotetycznie, ja wiem, że ktoś powie, jaka jest prawdopodobieństwo, ale hipotetycznie byśmy tą Cessną złapali kapcia na pasie. I ten śmigłowiec musiałby polecieć ratować kogoś nad morze, tak? No nie byłoby fajnie chyba, tak? Gdybyśmy wylądowali na lotnisku w Krzesinach i zablokowalibyśmy drogę startową lub cokolwiek by tam się wydarzyło i nagle by się okazało, że para dyżurna ma wystartować z tych Krzesin i polecieć tutaj pod granicę na Kaliningrad, a nie mogłaby, to też by nie było fajnie. I to prowadzi do takiej tezy, tudzież stwierdzenia, z którym ja się w pełni zgadzam, że niestety, ale lotniska wojskowe mają inny cel i powinny być w 99% wykorzystywane do czegoś innego. Po pierwsze do tego, aby były cały czas w pełnej gotowości. No bo wojsko cały czas się szkoli. Tak, te podatki, które państwo płacicie, ja też płacę, tak? To płacę na siebie, można tak powiedzieć. My się cały czas szkolimy. My się cały czas szkolimy po to, aby piloci przede wszystkim cały czas utrzymywali swój status combat ready, a po wtóre, po to, żeby te lotniska były operacyjnie dostępne 24/7, nie tylko przez nasze wojska. Sytuacja teraz na Ukrainie wydaje mi się, że zaskoczyła zarówno jak i wojsko, jak i wszystkich, a przede wszystkim, to jest taka moja prywatna ocena, zaskoczyło nas ogrom tej pomocy, czy też ilość tych statków powietrznych, które z zachodu zaczynały do nas przylatywać, zajmując to przestrzeń praktycznie od Rzeszowa, aż praktycznie tam nas za trawers Białej Podlaski, tak? No i te samoloty gdzieś też lądowały. Lądowały na lotniskach wojskowych, miały awarie, ten się nie zatankował, jeden wracał do Wielkiej Brytanii, drugi musiał lądować w Łasku, tak? Stąd ta interoperacyjność lotnisk, ich otwartość no, musiała być niestety zapewniona w sposób, no 24/7, te lotniska po prostu musiały być otwarte. No ale jak już byśmy sobie wymyślili, że polecie na to lotnisko wojskowe, ja nie ukrywam, też sobie czasami zdarza mi się, że gdzieś tam polecę na to lotnisko wojskowe, no to najpierw odpowiedzmy na pytanie, kto może, tak? Jakby jednoznacznie precyzuje to ustawa prawo lotnicze, czy słusznie, czy niesłusznie, ale ona wprost mówi, że mogą to być samoloty do 5,7 tony, tak? Mogą to być śmigłowce, aerostaty, ewentualnie szybowce i to jest jakby, patrzmy, samoloty typu Cessna 150 i tak dalej, wszystkie, które się mieszczą z tym, lub liczba miejsc ma wynosi mniej lub 10, to jest jakby jedna grupa, lub wszystkie inne statki powietrzne, które są wykorzystywane na potrzeby państwa, tak?
I teraz, no, zgodnie z samą ustawą prawo lotnicze i zgodnie z konwencją w ogóle chicagowską, jeżeli ja, jako Bartosz Orłowski, wynajmę sobie Boeinga 747, bo jestem wojskowym i tym Boeingiem 747 postanowię przetransportować żołnierzy na lotnisko w Krzesinach, to ten statek powietrzny jest lotem lotnictwa państwowego, tak? Bo on służy na potrzeby, że tak powiem, państwa. I takie operacje mogą być wykonywane bez żadnego problemu. No i tu pojawił się Radom gdzieś w międzyczasie i interpretacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jak to wygląda. No bo teraz patrząc na to, co w tej chwili widzicie Państwo na slajdzie i konfrontując zarazem ze stanowiskiem prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który uważa, że lotnisko Radom z chwilą aktywowania MCTR uzyskuje status lotniska wojskowego, oznacza nic innego, że jeżeli samolot lotowski się spóźni, to niestety on nie spełnia żadnego z tych warunków i niestety jego podejście do lądowania, co więcej, będzie przez wojsko traktowane jako nieautoryzowane i będzie musiał wrócić sobie do Warszawy. Czy to jest sprawiedliwe, czy nie? Ja naprawdę nie chcę w to wchodzić tutaj w szczegóły. Zresztą tutaj u Pawła na portalu widziałem, była dość taka dogłębna analiza tego zagadnienia. No niemniej jednak tak jest. Stąd jeżeli już chcemy polecieć na to lotnisko wojskowe, no to musimy mieć odpowiednie maszyny, tak? Czyli przede wszystkim musi być to jakiś mały samolot. Z praktyki powiem Państwu, że nie na wszystkie lotniska wojskowe dostaniemy zezwolenie, żeby polecieć, tak? Są takie lotniska, nie będę tutaj ujawniał, na które możecie pisać po 10-krotnie i będzie za każdym razem ze względu na interes sił zbrojnych jest odmowa wydania zezwolenia na lądowanie na tym lotnisku. No ale jeżeli byśmy chcieli polecieć do Darłowa, Oksywie też pięknie, prawie nad samą Zatoką, tak? Nawet na lot widokowy, tak? Wziąć partnera, pokazać, choć pokażę ci zachód słońca w Gdyni, ale później gdzieś trzeba wylądować, no to lądujemy w Gdyni, tak? Bo w Gdańsku za drogo. Da radę, tylko jak? No przede wszystkim mój szef może wyrazić zgodę na takie lądowanie i w praktyce to wygląda tak, że składamy wniosek, ten wniosek składany jest na 3 dni robocze przed planowanym przylotem i to też żeśmy już, tak powiem, naprawdę skrócili, bo kiedyś dawno temu było 10 dni, później było 7 dni, teraz mamy 3 dni, to się dzieje w ogóle mailem, tak? 3 dni robocze przed planowanym lądowaniem przysłacie na stronie szefostwa, ta długa nazwa, co Paweł mówił, znajdziemy wszystkie szczegóły. Więc na stronie szefostwa znajdujemy maila, wysyłamy wniosek, wpisujemy wszelkie dane. Trafia to do nas, do szefostwa. Nasi pracownicy, którzy się tym zajmują, obrabiają ten wniosek i pytają się bezpośrednio danego lotniska, czy oni przyjmą ten samolot. Ale co więcej, pojawia się czasami problem z parkowaniem. Że oni by go z chęcią przyjęli, tylko po prostu nie ma go gdzie zaparkować, tak? Bo wszystkie stanowiska postojowe na płytach są zajęte, tak? I po prostu nie mamy go gdzie zaparkować. Może przylecieć, no ale sorry, tak? Jakby nie ma prawa postoju. No jak dostaniemy jak już, że tak powiem, te 3 dni robocze przed tym planowanym, złożymy ten wniosek, dostaniemy, że tak powiem, potwierdzenie, zawsze na ten lot musimy złożyć plan lotu, no bo chyba no, jak chcecie przylecieć na low pass na Okęcie, też składacie plan lotu. I uwierzcie mi, że my na wieży sprawdzamy, czy go złożyliście. Tutaj nie, bez cienia wątpliwości. Więc na to lotnisko wojskowe, no też, no come on, też złóżcie, tak? Zwłaszcza, że teraz to jest, że tak powiem, naprawdę nic skomplikowanego. Dlaczego mówię o tym planie lotu? Dlatego, że są momenty, gdzie tego planu lotu nie trzeba składać, dlatego specjalnie zaznaczam teraz, że jeśli chcemy wylądować na lotnisku wojskowym, ten plan lotu musi być złożony, musimy mieć to zezwolenie. Jeśli tego nie będziemy mieli, tego zezwolenia, nasze podejście do lądowania będzie potraktowane jako nieautoryzowany wlot. Pamiętacie może taką sytuację, jak Turczynka wylądowała na lotnisku w Krzesinach? Ja byłem biegłym wtedy, powołali mnie jako biegłego i odsłuchiwałem te wszystkie taśmy i tak dalej. To jest w ogóle funny story, bo jej pierwsza transmisja radiowa do wieży na Krzesinach to była taka. Kontrolerka z ławicy zapytała się, przepraszam za angielski, ale confirm on the ground? On the ground. Contact military tower. No to przeszła na tą częstotliwość Krzesin i pierwszy kontakt było tower, sky 335, request backtrack, we are ready for immediate. To było pierwsze, tak, bo już wiedziała, że coś nie pykło, tak. Ale to było właśnie przykład nieautoryzowanego lądowania, tak? Może gdyby to była Lufthansa, a nie turecka linia lotnicza, może by tam szybciej polecieli na tą ławicę, tak mi się wydaje, tak? Zwłaszcza, że to był tam chyba 2003 czy 2004 rok. Niemniej jednak, jeśli nie złożycie Państwo, jeśli nie będziecie mieli tego zezwolenia, to takie lądowanie, jeżeli nie będzie lądowaniem w sytuacji anormalnej lub awaryjnej, będzie nieautoryzowanym podejściem do lądowania, będzie raportowane, no i jakieś tam, jak to Mikołaj fajnie powiedział, sankcje, może nie w rozumieniu prawa, tak, ale jakieś tam problemów sobie możemy narobić, bo pojawią się pytania, co tu robimy, skąd przylecieliśmy, tak. Jeszcze jak nie daj Boże będziemy mieli obcokrajowca na pokładzie i samolot będzie na innych znakach, to na bank będą problemy, tak, zwłaszcza teraz. Więc tutaj apeluję o troszeczkę, że tak powiem, takiej
rozwagi w tym zakresie. No ale tak jak mówiłem, nawiążę może do tego, jak przelecieć przez te przestrzenie, tak? No bo jest możliwość przelecenia przez te przestrzenie i tak na dobrą sprawę przez Amata Zety też była, tylko wszyscy się tak bali chyba. To jest tak jak, no, nawet stosunkowo niedawno usłyszałem takiego kolegę z wojska, który w Ulcu powiedział, że mam wrażenie, że wy państwo cały czas myślicie, że wojsko lata ogonem do przodu. I ja latając gdzieś tam też słyszę takie właśnie, że przez wojsko to nie, broń Boże, nie przelatujemy, broń Boże, nie, bo nas zestrzelą, stąd właśnie Paweł tytuł prezentacji. Nie zestrzelą. Pomimo tego, że mamy przestrzeń kontrolowaną, możemy przelecieć przez tą przestrzeń, oczywiście spełniając jakieś warunki. Pierwszy taki warunek, który niejako nie to, że wymyśliliśmy, ale jakby zajrzeliśmy troszeczkę w uwarunkowania prawne na Zachodzie, a przede wszystkim interpretację pewnych przepisów rozporządzenia SERA, to jest takie rozporządzenie o przepisach w ruchu lotniczym. I pojawiła się tam taka definicja dość śmieszna, abbreviated flight plan, tak zwany skrócony plan lotu z powietrza. Tak? Skrócony plan lotu z powietrza, tak na dobrą sprawę, nie ma nic wspólnego z planem lotu. To nie jest plan lotu, że dzwonimy na Aro i mówimy dzień dobry, Sierra Papa, November Oscar Papa, Diamond 20 i tak dalej. To nie ma nic wspólnego. Co więcej, ten skrócony plan lotu nie ma żadnego, nie zostawia żadnego śladu w systemach kontroli ruchu lotniczego. On nie zostawia żadnego śladu, no bo nie wiem, czy wiecie, jakby plan lotu przerabiany, czy też konwertowany jest na depesze ruchu lotniczego, jest rozsyłany do zainteresowanych, tak? Siecią, no te, kiedyś to AFTN, teraz to AMHS, tak? Jest rozsyłany do wszystkich zainteresowanych. Teraz już się tak nie dzieje. Skrócony plan lotu, to tak na dobrą sprawę jest informacja przekazana przez pilota do kontrolera o zamiarze wykonania przelotu tylko i wyłącznie przez daną, przez fragment przestrzeni kontrolowanej. No i ta informacja musi zawierać znak wywoławczy, typ statku, punkt wylotu, punkt wylotu i wysokość tego lotu. I tak jak mówiłem, to nie jest związane z jakąkolwiek czynnością w zakresie dotyczącym składania planu lotu. Czyli nic nie musimy składać. W praktyce to wygląda tak, że sobie lecimy, no i pytamy się, czy mógłby pan na FIS-ie skoordynować nasz przelot przez Tomaszów, tak? No bo tutaj mamy przepis, że na 10 minut przed osiągnięciem przestrzeni, no de facto możemy my wołać ten Tomaszów, no ale 10 minut lotu to jest jeszcze dość daleko. Najczęściej się to odbywa przez FIS. FIS najczęściej dzwoni na wieżę, chociażby w tym Tomaszowie Mazowieckim, no i mówi, hej, come on, jest Sierra Papa Alfa Bravo Charlie, chciałby przelecieć przez waszą przestrzeń, dobra, nie ma problemu, na granicę MCTR-u do nas i leci. I tak to się odbywa. Tak czy owak, zawsze ten przelot przez MCTR, i to jest tylko i wyłącznie przelot, tak? I przepisy europejskie jasno klarują, to nie może być lądowanie, to jest tylko przecięcie fragmentu przestrzeni powietrznej kontrolowanej. Dla ciekawych powiem, że po stronie cywilnej też te prace były prowadzone 2 lata temu. Nie wiem, gdzie umarły, tak? Ale wiem, że były prowadzone, więc jakby może też kiedyś ten sen też się spełni w polskiej przestrzeni, no bo przez Niemcy na przykład, nie wiem czy wiecie, bez planu lotu możemy tak na dzidę przeciąć przez CTR Berlina, TMA Monachium, przez Monachium 4 pasy przeciąć Cessną, nie ma problemu, bez planu lotu. Właśnie na kanwie tego prawa europejskiego, o którym wspomniałem. Niemniej jednak ten przelot zawsze będzie wymagał zezwolenia kontroli ruchu lotniczego i niestety, ale możecie kiedyś sobie polecieć i powiedzieć, był taki Orłowski tam u Pawła Korca i tam mówił, że można, a ja już lecę 3 raz i mi nie dali, tak? No bo tak jest. No bo wyobraźcie sobie sytuację, taki Dęblin, tak? Gdzie chyba jest najbardziej intensywnym lotniskiem w ostatnim czasie. Gdzie mamy śmigłowce, mamy 2 praktycznie aerokluby, mamy szybkie aeromaki, mamy jeszcze lotnictwo transportowe, orliki i tak dalej. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że my tą Cessną chcemy tak idealnie przeciąć przez tą przestrzeń, a akurat kontroler w chwili obecnej ma 6 aeromaki, które krążą mu z prędkością 300 węzłów wokół lotniska i żaden z nich nie chce lądować, bo wykonuje jakieś ćwiczenia związane z operacjami nadlotniskowymi. Kontroler nie będzie sobie wam brał na garba, nie będzie sobie brał na garba jakieś tam Cessny, opóźniał tego ruchu wojskowego, bo dla niego priorytetem jest ruch wojskowy, ale co więcej, też nie będzie brał odpowiedzialności za to, żeby ten ruch jakiś tam przeprowadzić, tak? Takim ewidentnym przykładem są chociażby Żerniki, tak? Lądowisko w Żernikach, które znajduje się na prostej do lądowania do Krzesin. Tak? Jeśli ktoś jest, słucha z Żernik i tak dalej, nie obraćcie się panowie, ale jeżeli Fy wracają i krążą nad lotniskiem, to dolot czy wylot tych Żernik no, jest po prostu niemożliwy. No. No bo nie wkleimy was samolotu z prędkością 65 węzłów Grand Speed pomiędzy samoloty, które latają 300 węzłów, tak? No bo tak się po prostu nie da. Więc jeżeli nawet usłyszycie odmowę, czy tudzież ktoś wam powie, że sorry, ale nie dzisiaj, nie obrażajcie się, bo to nie jest
podyktowane niechęcią, to nie jest podyktowane tym, że nie chcą z wami rozmawiać, czy komuś się nie chce, tylko po prostu jest jakiś powód, dlaczego tego nie mogą realizować. Tak? Co więcej, czy można zrobić low passa nad lotniskiem wojskowym? Tak, można zrobić low passa nad lotniskiem wojskowym. Można zrobić low passa nad lotniskiem wojskowym, nie ma problemu, tylko jest jeden mały warunek, a tym warunkiem jest to, że tam jest właśnie ten MCTR i ta przestrzeń jest aktywna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy tutaj taki przykład, mamy MCTR Łęczyca, no i podobnie jak my troszeczkę na niektórych lotniskach funkcjonujemy trochę jak Zielona Góra, jak ostatnio Radom teraz opisywane, tak? Zresztą słusznie, znaczy moim zdaniem niesłusznie, tam, niesłuszne tam są tezy odnośnie cywilnej kontroli ruchu lotniczego stawiane. Niemniej jednak na niektórych lotniskach tak służba jest troszeczkę na takim stand-by'u, nazwijmy to, tak? Mamy jakiś tam MCTR, ta służba działa i nagle wyskakuje nam taki notam, że służba kontroli lotniska jest niedostępna w jakimś tam określonym przedziale czasu, tak? Można powiedzieć, kontrolerzy chcą sobie zupkę chińską zalać, tak? I coś tam opędzlować na ciepło, bo pracowali ciężko. Tak na dobrą sprawę to wynika też z czasu pracy, z ciągłości pracy i tak dalej, i tak dalej. I takie mechanizmy musiały być po stronie wojskowej wprowadzone. Oczywiście, jak zobaczycie tutaj, nawet w notamie są wyjątki, QRA, tak? Quick Reaction Alert, czyli siły szybkiego reagowania, emergency, garda, head, SAR, czyli oni w każdej chwili mogą się, że tak powiem, reaktywować i tak na dobrą sprawę mają na to 10 minut, tak? Jeżeli dostaną sygnał, to w ciągu 10 minut ta służba jakby powstaje jak Feniks z popiołów. A tak na dobrą sprawę to są ludzie, którzy cały czas siedzą na tej wieży, no i po prostu nie zajmują się ruchem, bo jeśli taki notam się pojawia, to tej przestrzeni nie ma. To ta przestrzeń po prostu znika, ten MCTR znika. Czyli pojawia się i znika. I teraz co jest ważne? Ważne jest to, że jedynym organem, który będzie o tym wiedział, jest oczywiście Służba Informacji Powietrznej FIS. Ja wielokrotnie i na zajęciach namawiam, czy zachęcam ludzi, by rozmawiali z tym FIS-em, tak? Może nie o głupotach, ale to jest naprawdę taki ostatnia bariera bezpieczeństwa. Jak my już wszystko zepsujemy, to może ten informator FIS nam powie, że hej, come on, dałeś ciała gościu, weź może lepiej się wyprostuj, albo najlepiej wyląduj, tak? Bo taka jest prawda. Bo taka jest prawda i ja jestem zdania, że trzeba ich słuchać, bo oni mają największy zasób informacji w danym momencie. Jeżeli usłyszymy od nich, że lotnisko jest, MCTR jest nieaktywny, czyli tak jak, że tak powiem, w tej starszej nomenklaturze usłyszycie państwo, że strefa jest nieaktywna albo Tomaszów już jest nieaktywny, czy Łęczyca już nie jest aktywna, to tak na dobrą sprawę znajdujemy się w klasie G, tego MCTR-u tam nie ma, czyli nie musimy mieć zezwolenia na lot, nie musimy mieć żadnego planu lotu i tak dalej, ale nie możemy zrobić jednej rzeczy. Nie możemy przelecieć nad lotniskiem, nie możemy wykonać low passa, nie możemy wlecieć na teren lotniska. Ja wiem, że to brzmi tak bardzo pretensjonalnie, czy też nawet śmiesznie, bo ktoś powie, na Google Earth wejdę i tak wszystko widzę. No to wejdź na Google Earth i sobie na to patrz. Niemniej jednak przepisy, i to nie są przepisy, które ja wymyślałem, to są przepisy związane z jakąś ochroną infrastruktury krytycznej i tak dalej, które naprawdę są respektowane. Mogę wam naprawdę, szanowni państwo, podać wiele przykładów, gdzie piloci, mimo próśb kontrolerów, bo kontrolerzy naprawdę, oni są spoko goście. Oni czasami mówią, panie, no nie wlatuj pan tym dronem nam tutaj nad lotnisko, no, bo jak pan wleci jeszcze raz, my musimy coś z tym zrobić, no a będą problemy. Wy darmo zjadę za moje pieniądze, tutaj siedzicie, nic nie robicie, to ja se wlecę. No i później jak przychodzi pan ze służby kontrwywiadu razem z policjantem do domu i przedstawia pewne fakty z życia tego pana, to ten pan chce oddać drona i wszystko od razu, tak? Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że chodzi o takie poszanowanie też, tak? My, jako kontrolerzy wojskowi, zachęcamy, ja zachęcam, mam nadzieję, że tam nie klną na mnie teraz w domach, ale będąc ich merytorycznym przełożonym, ja zachęcam do tego, żebyście przecinali te nasze przestrzenie, żebyście przez nie latali, ale zróbmy to z wzajemnym poszanowaniem. Jeżeli nie ma MCTR-u, nie jest zapewniona tam służba kontroli lotniska, nie przelatujcie na tym lotniskiem, bo uwierzcie mi, ktoś na to na pewno napisze i mogą z tego się zrobić problemy, zwłaszcza teraz. Bo to nie jest tak, że myślicie, że kontroler siedzi, on wypatruje w niebo i on będzie wszystkie znaki tam spisywał. Jemu się tego nawet nie chce robić. Ale jeżeli ci dacie mu powód, a on tego nie zrobi, to jego za to rozliczą. A on tego na pewno by nie chciał. Więc dołożę wszelkich starań, aby właśnie te wasze znaki spisać, podać gdzieś tam dalej. No, jak to się zakończy, nie wiem. Czy będą jakieś sankcje, Mikołaj? Nie wiem. Ale na pewno nie będzie to miłe dla nikogo, tak? Bo i tego kontrolera będą targać, no i będą tego pilota targać i będzie wyjaśnienie, dlaczego pan to zrobił i w jakim celu, znaczy po co faktycznie, tak? Do czego doszło. Więc reasumując, zapraszam do MCTR-ów, nie na lądowanie, jeśli na lądowanie to 3 dni wcześniej, jeśli na przelot to bez planu lotu, po koordynacji z FIS-em czy też z kontrolą ruchu lotniczego, jak nie ma, wieża nie działa,
to nie latajmy nad lotniskiem i wszystko będzie ok. I nic was tam nie zestrzeli, no tak w sumie. Można tak podsumować to. Dziękuję bardzo.